też zapisane. Słowa. Też wprawdzie. Spisane na różnych takich kolorowych karteczkach. Ale spisane. Napisane na żywych sercach. Jeremiasza, rozdział 31. I werset 31. Oto nadchodzą dni wyrocznia Boga, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. To pisze prorok Izajasz. Też w tym samym duchu Chrystusa. Tak jak Paweł, apostoł. List do Hebrajczyków. Rozdział 8. I werset 8. Albowiem ganiąc ich zapowiada. Ganiąc to napomina. Mówi. Przesyła. Albowiem oto nadchodzą dni, mówi Bóg. A zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie jednak przymierze, jakie zawarłem z ich domem w dniu, kiedy ich wziąłem za rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Nie wytrwali. A nowe przymierze jest w Chrystusie. Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po owych dniach, mówi Bóg, nadam prawa moje w ich myśli i wypiszę ich na ich sercach i będę im Bogiem. A oni będą mi synami i córkami Bożymi. Utwierdzone w sercu, żywych sercach. List do Rzymian. Paweł, apostoł Paweł, brat w Chrystusie, naszym Ojcu, Królu Emanuelu. Paweł, sługa, bo my wszyscy jesteśmy sługami Chrystusa i wam służymy. Bo jesteśmy synami, córkami naszego Ojca, Emanuela. Paweł, sługa Chrystusa, Ojca, Boga Wszechmogącego, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, żywej Ewangelii. Tak jak my mówimy o żywej Ewangelii w naszym Ojcu, Emanuelu, o którym mówi brat Bogdan Ciecielski,
Urszula Alszewska, o naszym Ojcu, Zbawicielu, bo jest Ojcem Wszechmogącym. Którą Ewangelię Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków, bo też ma proroków, Izajasza, Ezechiela, Michaesza. Zachariasza. To wszystko są prorocy, spojeni w jeden fundament w Chrystusie. W pismach natchnionych jest to Ewangelia, o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida. Według ciała, ale Ducha Chrystusa. A ustanowiony według Ducha Prawdy, pełnym mocy, Synem Bożym powstanie z martwych, o Chrystusie, Bogu naszym. Tak więc pierwszy zmartwychwstał Chrystus, a my za Chrystusem. Najpierw powinniśmy obu umrzeć. Z grzechu Adama, a być wierni i posłuszni dla Ojca, Króla Chrystusa Emanuela. Tak prowadzi Ojciec. Ja nie chcę, by przybierać moich nauk, bo ja nie jestem nauczycielem. Mamy jedynego nauczyciela, o którym mówi Bogdan, brat w Chrystusie, ciecierski Urszula Olszewska, że nie jesteśmy nauczycielami. Mamy jedynego nauczyciela, Chrystusa Emanuela. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Tylko Chrystus ma życie wieczne i w Nim trwamy. W Chrystusie, Bogu żywym. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Jeśli zabierzemy życie dla Chrystusa, to stare życie niech będzie obumarłe. Zrzućmy.
Wyzwólmy się z tych grzechów. Jednoczmy się jako bracia i siostry w naszym Ojcu, Królu Emanuelu. Jest naszym Ojcem, żywym Bogiem. Ojciec i Syn to jest jedność. W jedności. Chrystusie. Emanuelu. Którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Narodzili w duchu prawdzie. Króla Chrystusa Emanuela. Bądźmy w tym nowym przymierzu, jakim jest w Chrystusie. Bo tamte zostało zerwane, gdyż kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej, to moje przymierze złamali. Mimo, że byłem ich władcą, wyrocznia Boga. Bo jeden, jedyny jest władca. Bóg Wszechmogący, który wszystko we wszystkim otrzymał od Stwórcy. Otrzymał od Stwórcy. Chrystus. A Chrystus stał się dla nas Ojcem. Bogiem prawdy, miłości i sprawiedliwości. I te nowe przymierze jest w sercach naszych. Każdego z nas powinno być umocnione w jego prawdzie, miłości, sprawiedliwości. Bo jest żywym Bogiem. Błogosławię was w imieniu naszego Ojca, Króla Chrystusa Emanuela. Obudźcie się, bracia i siostry. Jesteśmy w jedynym Ojcu, Królu Emanuelu.